Szwecja, Göteborgu walczące ze sobą gangi przejmują funkcję policji. W Göteborgu walczące ze sobą gangi przejmują funkcję policji, kontrolując wjeżdżające do ich dzielnic samochody. Lokalne służby są bezradne, a sytuacja wywołała ogólnokrajową debatę na temat zaostrzenia w Szwecji kar za przestępstwa. Zgłoszenia o kontrolach przeprowadzanych w północno-wschodnich dzielnicach Göteborga, gdzie działa kurdyjski klan rodziny Ali Khan, szwedzka policja otrzymuje od kilku tygodni. Zdarzało się, że gangi zatrudniały młodych zwiadowców, którzy ostrzegali ich przed policją. Teraz jednak poszli o krok dalej, powiedział agencji prasowej TT Erik Nord, szef göteborskiej policji. Według policji przyczyną blokad jest konflikt, jaki w sierpniu wybuchł między rodziną Ali Khan Zangeret a gangiem z dzielnicy Hisingsbacka, a kontrole są próbą obrony własnego terytorium. Ostatnio doszło do kilku strzelanin, także w samym centrum miasta, gdzie zginął 25-letni mężczyzna. Echem w lokalnych mediach odbiło się też w ostatnich dniach wezwanie policji do luksusowego hotelu przy dworcu centralnym w Göteborgu, w którym negocjacje prowadziły zwaśnione ze sobą gangi. Zamaskowani mężczyźni po interwencji policji rozeszli się, ale nikt nie został zatrzymany. Innym wydarzeniem było porwanie oraz pobicie pracownika szkoły podstawowej w dzielnicy Angered, który zgłosił na policję obecność w placówce dwóch uzbrojonych osób. W wyniku tych napięć władze Göteborga zdecydowały o przydzieleniu ochrony pracownikom dzielnicy Angered m.in. lekarzom i nauczycielom. Będą oni eskortowani zaraz do pracy. Władze reagują. Sytuacja w Göteborgu wywołała ogólnokrajową debatę. Szwedzki minister spraw wewnętrznych Mikael Damberg, Partia Robotnicza, Socjaldemokraci, zapowiedział podwyższenie kar za posiadanie oraz przemyt broni, a także materiałów wybuchowych oraz zwiększenie liczby policjantów. Lider opozycyjnej liberalno-konserwatywnej umiarkowanej partii koalicyjnej, Ulf Kristersson, oskarżył zaś w telewizji SVT rząd o zbyt powolne działanie. O zmianach w kodeksie karnym mówi się w Szwecji od lat. Rozważana jest likwidacja systemu tzw. bonusów przy wymierzaniu kar dla osób poniżej 21 roku życia. System ten sprawia, że młodzi przestępcy otrzymują niskie wyroki. Za utrzymaniem systemu zmniejszającego kary upiera się współrządząca Szwecją Partia Ochrony Środowiska, Zieloni. Szwedzka telewizja SVT w programie śledczym przedstawiła sylwetkę 19-letniego Hassana, który m.in. kradł luksusowe samochody, a po policyjnym pościgu śmiertelnie potrącił mężczyznę. Od 2015 rok nastolatek popełnił łącznie 221 przestępstw, za które powinien być skazany na 2 lata i 7 miesięcy więzienia, ale z powodu wieku i otrzymanych z tego tytułu tzw. rabatów przełożyło się to na jedynie na łącznie 2 miesiące pobytu w zakładzie poprawczym. W komentarzu, jaki ukazał się w dzienniku Göteborgs-Posten, jego autor zwraca uwagę, że sytuacja w Göteborgu jest już nie tylko wyzwaniem, ale problemem. Jeśli mieszkasz w dzielnicy Angered, wyraźnie to widzisz. Wiesz, kto należy do gangu, do czego są oni zdolni. A teraz zatrzymują samochody, jak w jakiejś strefie wojennej, żeby niewłaściwi ludzie nie wjeżdżali do dzielnicy. A gdyby ktoś chciał donieść na policję, pokazują swój kapitał przemocy, zostaniesz porwany i pobity. Ich przesłanie jest jasne. Tutaj my decydujemy i jeśli w jakiś sposób rzucisz nam wyzwanie, będzie to miało konsekwencje, pisze publicysta. Göteborgs-Posten zastanawia się, dlaczego Szwecja nie jest w stanie poradzić sobie z problemem gangów, które tworzą równoległe społeczeństwo. Być może dlatego, że rząd oraz wymiar sprawiedliwości w przeszłości rzadko były kwestionowane, pyta autor komentarza, odnosząc się do historii państwa, które od ponad 200 lat nie prowadzi wojen, obce są mu powstania oraz bunty. Rząd nie musiał walczyć o przywilej i prawo do podejmowania decyzji, a ludność nie musiała zwracać się do klanów ani sieci rodzinnych, podkreśla dziennik. A może mamy niekompetentnego ministra sprawiedliwości, stawia pytanie publicysta.